Nieważne, nieważne, nieważne. Po prostu to zróbmy. Po prostu to zróbmy. Po prostu zróbmy. Cia, 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 cia. To jest ten try. To jest teraz już. Nie ma o czym mówić w ogóle. Dobra, wszystkie kamyki robimy. Wszystkie. Jak leczy. Co tam? Jak tam poszło, Robal? Dobrze poszło, dobrze, dobrze, dobrze. Całkiem nieźle. Jeszcze jeden kamyczek ci co prawda został. Poszło, dobrze, dobrze. Robal teraz wstaje, ja się tam nim w ogóle nie przejmuję. Bo nie ma po co. Na razie w taurenka ciśniemy. Na spokojnie, usio. No problemo, signor. Dobra, zróbmy też, bo kurde. Zróbmy Xylema już. Chciałbym już robić inne challenge. Trochę zostałem w tyle, także trzeba nadrobić teraz. Dobra, mamy Earthquake'a. Cyk. Robbal, o dobra, dobra, perfekto, perfekto. Gdzieś podobno jest jakiś totem, czy nie? Nie, chyba zbiłem. Chyba gwiazdeczka zbiła totem. Boska gwiazda. Dobra, ja tak sobie, o, ja sobie będę siedział na tym kamieniu w sumie, czemu nie? No i dobra, no i super. I super. Robbal wstaje z iloma stakami teraz? Trzema. Trudno, bije. Tak to idzie, tak to czasami już idzie po prostu. No, Power Infusion to mogła być tutaj troszkę przesada już w 300 taki bić, ale... No, zresztą. I kurde, znowu mi padnie za szybko ten Tauren i będę się martwił, będę musiał go... Bo taki respirator zakładać, kurde. Uważać, żeby go nie damage'ować, to... Zdecydowanie już wolę w te 300 taki bić. I spać spokojnie. Dobra, charge powiadasz. No i. No i w porządku chyba, co? Jak tam Robal poszło? Dwa kamyki stoją? Chyba tylko jeden kamyk wziąłeś, czy nie? Kolego, ale tak to my się. Powiem ci, że tak to my się bawić nie będziemy, no. Mięso zjedz chociaż. Dobra, powinno stykać. Co? Jeszcze został? Kurde! Słabizna! To słabizna! Jeszcze stack mu... Ty tylko dwa kamyki zbiłem. Jeee, to jest słabo. Ten Robal to tak jakby w ogóle nie chciał współpracować ze mną. Coś, jakoś nie wiem. Nie wiem, co się stało. Nie wiem, co poszło nie tak. Taki miły dla niego jestem. On też taki miły był. Dzień dobry, zawsze na klatce mówił, w ogóle. Takie zachowanie, powiem szczerze. Jestem, znaczy, ja nawet nie jestem zły, powiem szczerze. Ja jestem rozczarowany po prostu, no, troszkę. Ale to jest jego decyzja. Jak on nie chce, trudno. Ja sobie poradzę bez niego. No i kurde, no to... I Tauren znowu, 25%, nie? Już tak, no. No, powiem szczerze, tak trzeba uważać, nie? Z gościu znowu, kurde, mi zejdzie tu zaraz, nie? Dobra, Robal. Wracamy do twojej kwestii. Dobra, Power Infusion i lecimy z koksem. O, ładnie sobie panem przerwałem, ładnie. Mhm, tak, tak, tak było dobra. No dobra, poczarujmy tutaj troszkę. Jakie tam stopcasting? Żadne tam stopcasting dość. Dobra, Earthquake'a mamy. No i plum. Dobra, panie Tauren. Ja już tu panu będę odpuszczał. Pan 20% ma. To jest, powiem szczerze, dosyć dużo. Jak na mój gust. 20% to tak trochę za mocne dla mnie. To nie są moje standardy.
No, te no dobra, powiedzmy, że od 15 to już gościa zostawiam, bo on i tak będzie kliwowany gwiazdą. A Robal to jeszcze w sumie sporo ma, nie? To jest problem troszkę. Ale dobra. Postaram się zrobić co w mojej mocy. Potkę mogłem użyć, ale teraz to bez sensu chyba już. Kurde, znowu mi Tauren za szybko zajdzie, autentycznie, nie? Ja się staram, żeby on nie dostawał tą gwiazdą, ale to chyba jest niewykonalne. Żeby to tak zrobić. Ja już nawet dotki mu nie nakładam, bo ostatnio to się nie skończyło. To się nie skończyło dobrze. Tylko ja teraz trochę nie mam co robić jakby, nie? Ja się teraz trochę autentycznie nudzę, nie? Bo ani Robali bić nie bije. Taurena bić nie bije. Ja autentycznie teraz nie mam co robić. No dobra, no to potańczymy sobie, no. O proszę, emote dance. Proszę bardzo, możemy sobie potańczyć. I to jest właśnie Mage Tower, proszę państwa. O, tak to się gra. No i dobra, no. I teraz spotkę odpalimy. No i lecimy z tematem. O, jeszcze Power Infusion wrócił, kurde. Elegancko, kurde, ale ta gwiazdka tylko mocno kliwuje. W sensie ja mu... Ja nie doceniam, ile ja temu Taurenowi daję damage'u, takiego totalnie niechcący, nie? 10% teraz ma. Co za menda, no. On to chyba, kurczę, specjalnie... Muszę wychodzić normalnie z tego, kurde, treningu. Ja Mindbendera będę musiał odsyłać zaraz, kurde, do domu, żeby go nie bił za mocno. Naprawdę, 9%. No dobra, Mindbender już się odesłał. No to powiedzmy. Powiedzmy. Robal, weź ty już tam wracaj, no przecież to jest bez sensu. Co my tu robimy, wyjaśnij mi, kim jesteśmy, dokąd zmierza? Dobra. Teraz Fear, o ile się nie mylę. Nie, o, na Fearze użyję gwiazdy, żeby Taurena nie zahaczyła. Super. Jaki 300 IQ po prostu gameplay to jest, nie? Sonic Scream pogadasz? Got you, bro. No i jak tam Robal, no? Słabo, no słabo, co 40%? No. A Tauren co? Jezus. Dobra, Tauren, my tam nie wchodzimy do tego trinketa nawet. 8%, to... Tam, gdzie te Robale są, to nie jest trinket, to nie jest impreza dla ciebie, wiesz, bo ty tam... Ty mi zejdziesz tam jeszcze, nie daj Boże. Znowu się zdesynchronizowałem, nie powinienem był tego firować, zapomniałem o Mindbenderze. Co jest trochę niefortunne, jeśli mam być szczery. Ale dobra, no i tak, o zaraz. Zaraz, i tak mi się wydaje, że zaraz będziemy zawijać imprezę. Ej, 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 Jezu! Kolego. No dawaj, puszczaj mu tego kurde szoka. Dobra, idzie burst. Dobra, super. No Robal, bo czas nam się kończy generalnie, nie? Znowu. Znowu, naprawdę, Jezus, jak on schodzi masakrycznie. Znaczy właśnie nie, właśnie Robal, kurczę, wolno schodzi, to jest problem. Duży problem. Ty, Tauren, ty tu nie wchodź nawet. Ty to w ogóle, ty masz szlaban w ogóle na wchodzenie tutaj. Masz bana, gościu. Muszę, kurde, uważać, żeby za dużo DPS-u nie zrobić. To co ja tego Robala mam bić, kurde, jak on 6 staków ma? Ja mam, jak ja mam to, kurde, inaczej robić, tak szczerze. A co to za stun dziki był? A, to jest Mindbender, Mindbender. Czy za wcześnie tego Mindbendera puściłem? Nie, dobrze, dobrze. Kurde, no nie lubię, jak to się tak desynchronizuje, ale... To trudno, sam sobie taki los zgotowałem, niestety. Ale te kurde screamy zaczynają boleć. Ty mi hero zaraz wróci normalnie. Ale to dobrze, w sumie tak chyba być powinno. To jest bardzo fajne, szczerze mówiąc nawet. Tauren, ty tu nie stój, 5% masz, no. Powiedzmy. Powiedzmy. Nie no, jeszcze go przytrzymam. Robal to tam co? Robal to już malutko ma, robimy to teraz.
Chyba już na... Co? Totem? What the fuck? Totem w ogóle przepuściłem. What? Dobra, to się zdarza czasem komuś, niektórym. Na pewno się to komuś kiedykolwiek zdarzyło. Dobra, burst w Robala powinien pójść. Dobra, dobra, znaczy w Mindbendera. Dobra, super, super, super. Do zrobienia, do zrobienia. Auć. Dude. To boli. Dobra, jeszcze jeden. Jeszcze jedna ta i jesteśmy w domu. Chodź, odsuwamy, panie 3%. No, okej, okej. Fel search, powiesz. Fel search. No i dobra, no. To jest koniec tego challenge'u, moi drodzy. Przykro mi, wiem, że bardzo polubiliście ten challenge, tak jak ja, ale wszystko ma swój początek i koniec, niestety. Ten hero tutaj to troszkę był na wyrost. Troszkę poleciałem z tym hero. No i co? Totem przepuściłem na hero! Jezus Maria. Ale cringe'owa. Ale cringe. Ty no nie, mów mi. Ja pierdzielę, Robal przeżył! Co ja zagrałem tutaj najlepszego? Co ja tutaj najlepszego zagrałem? Żenada. Uważam, że to jest wielka żenada. Czuję żenadę. Wiesz to, jakie to ma znaczenie. Jakie to ma kurde znaczenie, bym tu jeszcze siedzieć, nie wiadomo ile. Ale to hero absolutnie zmarnowałem. To tak absolutnie, tragicznie, makabrycznie zmarnowałem. Dobra, Robal nie żyje, Tauren też nie żyje, do widzenia, proste. Prosty challenge, prosty. Nie mówiłem, że jest prosty, no mówiłem, że jest prosty. No i tyle, no i mamy to. I dziękuję, pozdrawiam. Cześć. Ile to było, co? Tam 3 próby? Nie, coś takiego, nie? To coś takiego. Zapier... też mi się wydaje, to jedno z tych pierwszych. Nie no, kurde, no mamy to, mamy to, mamy to. Siedzi. Chociaż nie powiem, muszę wam powiedzieć, że nie czuję jakiejś super satysfakcji. Niestety. Powiem tego, bo siedziałem tutaj prób tam 60 parę, ale raz jeszcze chcę tu podkreślić. Ten try jest, był absolutnie, jakby to było, ten challenge był 2 razy prostszy niż to, co robiłem przez pierwsze 60 prób, od kiedy nabyłem tego trinketa. To jest pierwszy trinket z Emerald Nightmare, z Nightfendry, i ten trinket powoduje, że absolutnie skipuje się jakby to, co jest trudne tak naprawdę w tej walce. Ten trinket to było właśnie to, co spowodowało, że przez... Brak tego trinketu to było to, co powodowało, że przez pierwsze traje się z many wypalałem tamtego i tak dalej, a z tym trinketem ja musiałem uważać, żeby bossa za mocno nie bić, czajcie? Ja musiałem uważać, żeby Taurena za szybko nie bić, nie? Hero źle puściłem tam na koniec kompletnie, 2 totemy przepuściłem, co najmniej 1 stuna dostałem. Nieważne, to nie miało znaczenia, bo kurde miałem tego trinketa. I uważam, że to jest słabe. I uważam, że to jest słabe, uważam, że tak być nie powinno. I uważam, że Blizzard tutaj dał dupę niestety. To nie powinno tak wyglądać. No. That being said. Challenge zrobiony. No, także mamy to. Asetik, nie da się ukryć, jest, no, no jest, no, no jest, no nie ma, nie mamy się co ukrywać, ten set to jest, nie? To jest jednak, to jest, nie? To jest, ale na tanku robi taką samą robotę, tak? No, kurde, no trochę mi z tej satysfakcji niestety ten, no, muszę jednak, no, nie, ale absolutnie, absolutnie miodny jest transmog. Nałóżmy go oczywiście. Hell yeah. Ale nie, właściwie to na Shadow go oczywiście nałóżmy, bo ja teraz do Shadow wracam. Znaczy wiecie, no bez przesady, to też nie jest tak, że ten challenge jest jakiś tam, ten, uważam, że Feltotem nadal jakby, Disco Priest jest jeden z trudniejszych speców na Feltotem nadal, nawet z tym trinketem, to sobie chyba możemy powiedzieć, nie? No i co? Jak wam się podoba ten transmog? Załóżmy go jeszcze z tym, z challenge'owym, bo to była zasada do tej pory, że zakładam z challenge'owym, tylko ja nie pamiętam, który to był ten challenge'owy. To był ten challenge'owy dla Priest'a, o, ale nie mam dobrego tintu, nie. Tak, tak, to będziemy nosić.
Też mi się podoba Kubajto, też uważam. Jakby tak właśnie myślałem, że go docenisz bardzo, więc mi się też bardzo podoba. To jest taki shadowowy. Kurde, dobre to jest dobre. To jest kurde dobre, to jest świetne. To jest absolutnie świetne. Świetny jest ten set i bardzo się cieszę, że go zrobiłem i będę z nim teraz latał. To jest dobry kurde team. Ja to tak jeszcze pod ten appearance artefaktu. Zajebisty. Jak nie pasuje Priestowic? Skąd wyście się... Jak nie pasuje Priestowic? Co wy gadacie? Przecież to jest idealne na Shadowa. Jak to nie pasuje? Z której strony? Właśnie ja się zastanawiam, z której strony to by miało nie pasować Priest. Co wy gadacie w ogóle? Ja wy mnie trolujecie znowu, no. No przecież Voidowy... No przecież kur... Nie, oni trolują. Dajcie spokój. Oni trolują. Nie, no co wy gadacie? Znaczy dobra, shouldery są dziwne w tym secie. To ja sam przyznaję, że one są takie... Nie czuję się super komfortowo, mając dwie... twarze jakieś te undeadowe, coś kobiece na tym, ale... Albo może inaczej. A jak zdejmiemy to? Ja zostawię chyba. Tak szczerze ja zostawię. Podoba mi się... To co mi się podoba, to z kolei te łańcuchy. I to są 3 na 7 Mage Towerów zrobionych. Nie ukrywam, że od 2 do 3 było bardzo zdecydowanie większy przestój niż przewidywałem. Ale to z tego właśnie powodu teraz, moi drodzy, zrobimy drugi Mage Tower. Dobrze słyszycie? Dziś jest robiony drugi Mage Tower.